Kolejną nowością, którą spotkamy w wersji CS6 Photoshopa, jest uaktualnienie funkcji wypełniania. Funkcję wypełniania wywołujemy wciskając Shift Backspace albo Shift F5 z klawiatury. I tutaj typowo wypełniamy albo kolorem tła, kolorem pierwszoplanowym, albo wzorkami. Jeżeli wybierzemy wypełnianie wzorkami, to standardowo możemy tutaj wybrać wzorek, którym będziemy chcieli wypełniać. Ja wybieram akurat ten wzorek. I dodatkowo dochodzą nam tutaj opcje na dole, Scripted Patterns, czyli swego rodzaju modyfikacje tego naszego wypełnienia. Jeżeli to wyłączymy, spójrzmy, to wypełnienie będzie standardowe, jeden wzorek obok drugiego. I jeszcze raz Shift F5, włączmy teraz te Scripted Patterns i przejdźmy je od początku. Pierwszym z nich jest Brick Fill, czyli udawanie cegieł. Spójrzmy, są one poukładane na sobie tak jak cegły, ze zmienionym nieco kolorem, żeby wszystko było dobrze widać. Przejdźmy do kolejnego efektu. Crossweave. Wygląda to w ten sposób, że każdy kolejny pattern, czyli wzorek, jest obrócony o 90 stopni. Akurat w przypadku tego wzorka to nie jest zauważalne, ale wybierzmy jakiś inny wzorek, na przykład ten. No tutaj też za dobrze tego nie widać. W każdym razie każdy z tych poszczególnych wzorków jest obracany o 90 stopni. Pójdźmy dalej, wróćmy do naszego wzorka pierwotnego i ustawmy tutaj Random Fill, czyli wypełnianie losowe. Kolejna funkcja to jest funkcja układania w spirale, jedna z najfajniejszych funkcji z tych wszystkich skryptów. Spójrzmy, tutaj nie ma żadnego kolorowania, ale jest piękna spiralka ułożona z naszego wzorka. Byłoby to bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe do zrobienia ręcznie. I przejdźmy tutaj do ostatniej funkcji, Symmetry Fill. I ta funkcja wygląda w ten sposób. Nie wiem dokładnie, o co w tej funkcji chodzi, nie widzę tutaj żadnej wybitnej symetrii, ale być może ktoś znajdzie zastosowanie dla takiego efektu.